pierwszym odcinku, w którym nagrywam z mikrofonem. Mam do otwarcia jakieś 110 kapsułek i liczę, że wypadnie coś ciekawego, w co szczerze wątpię. Już przerobiłem ich tysiące i nie dostałem nic ciekawego. Chociaż, przepraszam, trafiłem złotego simpla, gdy jeszcze kapsułki kosztowały po 4 zł, no i w sumie to było około 700 zł, ale licząc ogólnie, to jest tam i tak w plecy sporą ilość pieniędzy. No dobra, lecimy. Gówno. Większe gówno. O, coś tam mignęło. Koszt 110 zł. Na koniec filmiku sobie podsumujemy, ile wyszło, ile jest na w plecy, ewentualnie ile do przodu. Wydaje mi się, że tutaj Dexter, Ropes i ostatnio też wyszczeliła cena naklejki. Nie wiem, jak ona się nazywa, to jest VSM, czy jakoś tak mniej więcej. Ona też jest dosyć droga. Liczę na 1 zł i około 3 holo, chociaż to i tak w sumie jest niewiele. Niektóre holo potrafią kosztować 3 zł, goldy 10 zł. Także no, zobaczymy. Jedna naklejka może zwrócić tutaj cały opening. Przeleciał Robs. Okej, sprawdźmy. Mamy jak na razie wszystko niebieskie. Standardowo. Okej, przeleciało złoto. Kurwa. I tak gówno warta by była, no ale jednak szkoda mimo wszystko. Gówno. No ale pierwsza fioletowa chociaż. Swoją drogą przepraszam za jakość mikrofonu. Na dniach mam zamiar kupić lepszy mikrofon i poprawić jakość audio, ale na chwilę obecną po prostu muszę nagrywać tym, co mam. Nawet jeżeli połowa się tylko zwróci, to i tak będę zadowolony, no bo jednak zawsze będę miał do kolejnych odcinków trochę pieniędzy. Okej, szkoda, że nie złoty. Nie. Okej. Dwa pod rząd, ale ten się trafił. No nie, jest to jakiś majątek, ale zawsze jest to z 10 kapsułek zwrotu. 1/10 openingu. Okej. Okej. No, nie jest to to, co chciałem otrzymać, no ale mamy dwa holo, jak na razie jest dosyć w porządku. Też przypuszczam, że tutaj też to jest koszt około 10 zł. Właśnie z tej drużyny jest ten zawodnik, który ostatnio bardzo wystrzelił w cenie, no ale niestety go nie dostaliśmy. No oczywiście, że tak. Ma być 4, to nie ma tragedii w porównaniu do poprzednich, to powiedziałbym, że jest nawet całkiem dobrze. Okej. Strasznie dużo złota przelatuje, ale czy się jakiś trafi? Wydaje mi się, że statystycznie na 110 kapsułek jedno powinno być. Okej. Ale znowu gówno. No niestety, to jest, przypuszczam, koszt około 80 zł. Także, jeżeli to było to jedno, jedyne złote, no to nieciekawe.
szczerze mówiąc, nie sprawdziłem nawet, która naklejka jest tutaj najbardziej wartościowa ze złotych, ale wydaje mi się, że Ropes lub Dexter to są dwie najdroższe. No szkoda. Tutaj Gaben bardzo lubi nas trollować. Okej. No tak. 50 tysięcy złotych. No nie, no ja sobie robię ze mnie gościa. Nie pogniewałbym się, jakbym trafił złotego Hadesa, mimo to, że nie jest on najdroższy na świecie. To jednak mam sentyment do tego zawodnika. Zwłaszcza po ostatniej wygranej przeciwko Liquidowi. Świetny mecz, jeżeli ktoś oglądał, no to wie, o czym mówię. Jak to wygląda? No jest jeszcze co otwierać. Ale nie wygląda mi to na profit. Nie wygląda mi to nawet na połowę wartości. Okej, okay. Teraz. Okej, okay, 2 złote. No nie. Kolejny bait. No szkoda, że nie złoty. To jest właśnie chyba ta najdroższa naklejka, jeżeli chodzi o złoto i holo. Gorzej, ale szkoda, że to niebieski, a nie złoty. Chociaż holo? No nie wiem, ile kosztuje fioletowa wersja Dextera, ale przypuszczam też koło 6-7 zł. Około 5-6 zł, tym sami będziecie widzieli, bo wstawię ceny do każdej lepszej naklejki, która się trafiła, pomijając te niebieskie, bo to nie ma sensu. Okej. Okay. Sama naklejka wygląda dosyć dobrze, ale czy ona jest coś warta? Tego nie wiem. Czyli jak dobrze liczę, to są 4 holo. I 1 złoto. Także no, w sumie statystyki jak najbardziej się tutaj sprawdziły. Ale mamy jeszcze dosyć sporo kapsułek, także w sumie, kto wie. Tak naprawdę wystarczy jedna naklejka. No, hologramowa to w sumie, żeby zwrócił cały opening to Ropes. Czy jak to się wymawia, bo też nie jestem pewny w 100%. Okej, okay, to jest pewnie około złotówki. Swoją drogą mocno zastanawiam się, czy inwestować w tym roku właśnie w te pojemniki. Ludzie mają mocno podzielone zdanie. Moim zdaniem bardzo szybko rozejdą się te pojemniki przez to, że po prostu będzie znacznie dużo więcej graczy, jak wyjdzie ten CS2. I mimo to, że na rynku będzie ich 300 tysięcy, 400, podobnie jak był Antwerp, no to on teraz kosztuje około 2-3 zł. Dwóch, myślę, średnio te pojemniki. Także no, jeżeli,
Jeżeli one oddały, to te moim zdaniem też na pewno oddadzą. Każdy oddają, to jest kwestia czasu, tylko nie każdemu chce się czekać. Mi się wydaje, że po prostu dużo szybciej oddadzą niż Antwerp. Taka jest moja opinia. Na ten moment posiadam dużo pojemników Sztokholmu, które trzymam. Liczę, że mocno wbiją właśnie po premierze CS-a dwójki. Ale czy je sprzedam wtedy? O, jest Polak. No ale mimo, że jest sentyment, ale wartości nie ma. Okej, to jest 5 hologramów. Jeszcze jedno złoto. Osiem, 10, 16 pojemników. No dobra, czyli jeszcze jedna hola musi być. Dobra, szybki opanik, 5 kapsułek. A poczekaj, bo nie widzimy co dostaliśmy. Okej. Okay. Może to nie był najlepszy pomysł, za źle to robię po prostu. Damy chyba sobie spokój, bo coś źle robię. Wydaje mi się, że mimo wszystko około połowy zwrotu jest. Chociaż po podatku może wyjść nawet mniej. O, no i kolejny raz gówno. 6 hologramów, całkiem dobry wynik. No niestety. Sprawdźmy jak to wygląda. Dajmy sobie od jakość. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze liczyłem. No i jedno złoto. Ja na ten moment jeszcze nie znam cen i nie wiem jaka jest wartość tego wszystkiego, ale wam się to wyświetli za chwilę. Także